Dwa lata rozmawialiśmy. Dwa lata rozmowistego jest ta książka. Nie, i tak. Trudno było do pana Adama namówić do rozmowy? Nie namawiałam. Zaprosiłam, poprosiłam. Wszystko się wzięło z naszej lata temu, chyba jakiś rok przed spotkaniami do książki, czy półtora roku, takiej rozmowy dla magazynu Sens nagranej, po której pomyślałam, że z wielką przyjemnością porozmawiałabym dłużej. Zapytałam, zresztą książka się zaczyna od tego, od wymiany maili, kiedy taką propozycję, prośbę składam i Adam odpowiada, nie będę mówiła co, to może ty powiedz, no właśnie. Dlaczego początkowo nie było od razu takiej przychylnej reakcji, że tak, już natychmiast, tylko jednak pewna powściągliwość. Ja byłem przekonany, że ja nigdy się nie dam namówić na książkę, na to, bo jakoś tak wszyscy moi znajomi książki wydają i już wszyscy tak klepią wszystkim. Zawiadamiają ludzkość, że im prysz na nosie się pojawił i ja po prostu nie chciałem uczestniczyć w tym chórze, ale myśmy zaczynając tę rozmowę nie byli przekonani, że to książka będzie. Natomiast szybko się okazało, że nam się miło gawędzi ze sobą. Myśmy raz w tygodniu albo nawet częściej czasami spotykali się w pewnej knajpie, czy nawet w kilku knajpach i szybko stwierdziliśmy, że jakoś tęsknimy do tych spotkań, że te rozmowy są dla nas jakimś rodzajem oddechu, przyjemności, i samą przyjemność, to z przyjemności wszystko. A potem się okazało, że może tam jest parę myśli, które zainteresują ludzi, no to wyszła z tego książeczka. No nie wiem, jaka książka, to jest naprawdę kawał dobrej rozmowy po przeczytaniu, można naprawdę mimo wszystko dużo się o panu dowiedzieć, choć gdzieś tam padło, że nie wiadomo, czy to jest do końca prawda. Jest to prawda, czy nie? Nie jest nic prawda, bo ja jestem kłamca. To jeżeli chcielibyście państwo poczytać kłamstwa pana Adama, to zapraszamy do My bardzo polecamy do czytania, tak, bo przecież dla państwa wszystko jedno, czy ja kłamię, że mówię prawdę. No, proszę bardzo, widzowie mówią, że nie. Z rozmowy wynika, że nie lubi pan podróży. No to jak się dzisiaj podróżowało do Łodzi? Okropnie. I zawsze jest okropnie? Każda podróż to jest okropieństwo? Czemu pan tak nie lubi podróżować? Nie wiem, choroba psychiczna, tak. Ale nieleczona. Przymusowo nieleczona, bo mało groźna społecznie. No, czasami musi się pan gdzieś wybrać, chociażby tutaj do Łodzi. No i co wtedy? No wtedy. Jakieś terapie przed? Przed, po. Cierpię, jednym słowem. Pan jako prowadzący dzisiaj, czy tak, jako pasażer? Nie, jako prowadzący. Ja nie jeżdżę jako pasażer. To jeszcze, się boję. Jeszcze gorzej, prawda? Jeszcze gorzej się podróż wtedy znosi. Jeszcze gorzej, tak. No dobrze, zapytam w takim razie, no bo w tej książce jest rozmowa o teatrze, głównie o teatrze, jest też o filmie, to w takim razie pytanie o film czy teatr, co jest panu bliższe, czy to tutaj nie można takiego pytania postawić? Nie, każde pytanie można postawić. Tylko czy odpowiedź będzie? Nie na każde się odpowiada. Dla mnie oczywiście bliższy jest teatr, to jest moje miejsce pragnień, spełnień itd., itd. Film jest przypadkowy trochę w moim życiu. No i nie ukrywam, że ma związek też z pieniędzmi, bo teatr jest miejscem ubogim, a film ma trochę więcej pieniędzy. Czyli tutaj film dostarcza, że tak powiem, środków do budżetu, a teatr jest hobby, jest przyjemnością, jest tym, co najbardziej pan lubi. No właśnie. Tak. Powiedziałem za pana właściwie. Ja bardzo lubię, jak ktoś za mnie mówi, ja wtedy mogę powiedzieć tak albo nie. No i właśnie to jest tytuł tej rozmowy. Któraś rola teatralna panu tak zapadła w pamięci, czy do wszystkich podchodzi pan jednakowo? Z jednakowym sentymentem do tego, co się działo. Czy jest taka rola, która gdzieś u pana jest na pierwszym miejscu? Podchodzę tak samo, tylko niektóre się lepiej pamięta, inne słabo zostają w mózgu. Pamiętam dobrze rolę, która była istotna w moim dorobku. To był pierwszy okres początkowy mojej pracy w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Sztuka nazywała się Człowiek-Słoń.
jakoś lubiłem grać tego bohatera nieszczęśliwego w dobrym towarzystwie, bardzo ciekawe to było. I to pozostało w pamięci. Trudno było pani wydobyć informacje jakiekolwiek od pana Adama, bo pan Adam rzeczywiście odpowiada bardzo szybko i bardzo treściwie, a powstała tak potężna rozmowa. Nie, nie było żadnych trudności w rozmowie. Ta rozmowa była samą przyjemnością. Może... I teraz wyjdzie się głos wolno. Może na samym początku... No, ale to jest oczywiste, jeżeli się kogoś nie zna, no to jest taka próba złapania wiatru w żagle i zorientowania się, w którym kierunku płyniemy. Czy da się razem w ogóle płynąć. I to jeszcze rzeczywiście był ten czas, kiedy myśmy nie nawet chyba nie padało hasło książka, tylko cały czas była mowa o tym, że rozmawiamy, próbujemy, wyjdzie, co wyjdzie, po prostu rozmawiamy. I chyba to był, znaczy, ale to nie była kwestia tego, że te rozmowy były trudne, czy że Adam był trudnym rozmówcą, to broń Boże, tylko takiej mojej lekkiej dezorientacji. Zanim, ale bardzo szybko przestawiłam się na, bo jako dziennikarz, jak zaczynam pracować, no to gdzieś tam już w wyobraźni widzę efekt, czy zastanawiam się, jaki będzie, czy do czego zmierzam. A tutaj trzeba było to odstawić, trzeba było się poddać tylko przyjemności rozmawiania. No to szybko przyszło. No i się udało. Wszystko jest tak, jak miało być. Mam pytanie, takie techniczne związane właśnie z tą książką, czy ta rozmowa jest rzeczywiście rozmową chronologiczną, czy później już po tym, jak te wszystkie rozmowy zostały zakończone między Państwem, to jakaś kolejność została zmieniona, czy jest rzeczywiście tak, jak spotykaliście się? To ja powtarzam się przy takich pytaniach za każdym razem, że rozmów czy wywiadów się nie spisuje, tylko się pisze. To, co się nagra, jest materiałem, z którego potem się jest, jak nić. Oczywiście, jeżeli nić jest marna, no to i nie uprzędzie się nic wartościowego. Natomiast jeżeli nić jest wartościowa, cenna, tutaj była, jedwabna, z połyskiem, żeby coś pięknego utkać. Pan lubi być komplementowany? Okropnie. No właśnie. Czyta pan recenzje na temat spektakli, w których pan występuje, które pan reżyseruje, czy ma pan do tego luźny stosunek? Nie czytam nigdy. Dlatego, nie interesuje to pana? Nie, co piszą inni? Interesowałoby mnie, gdyby to było naprawdę, bym powiedział, na poziomie profesjonalizmu. To znaczy, jeśli bym się mógł spodziewać, że dzięki recenzji ktoś chce ze mną rozmawiać. A jak to się tylko chce napisać, że jestem głupi, łysolec, to jest co ja będę, nie mam nic z tego. Poziom refleksji na temat aktorstwa jest żałośnie niski, więc ja już od lat nie czytam recenzji. Z mediami społecznościowymi, elektronicznymi też pan jest na bakier, można powiedzieć. Nie używam, nie prowadzę, nie mam, nie wiem, nie znam się na tym. No to podobno, że jeśli kogoś nie ma na Facebooku bądź innym portalu społecznościowym, to nie istnieje, ale proszę bardzo, najlepszy dowód na to, że to nie jest prawdziwa teoria. Z recenzjami jest tak jak... Znaczy inaczej, ci, którzy piszą recenzje, czasami według pana nie mają racji, tak? Bo przecież odbiór sztuki teatralnej może być różny. Jednemu może się podobać, innemu nie. I jeżeli krytyk napisze na przykład, że się nie podoba, no to co? No to zniechęci ogół do tego, żeby przyjść na taką sztukę. Niech sobie pisze, jak mu się nie podoba, niech pisze. Tylko krytyk ma obowiązek napisać, dlaczego mu się nie podoba. Jakie elementy jego zdaniem są nie w porządku. Jednym słowem, musi dokonać porządnej analizy tego. Jak tylko pisze, że mu się nie podoba, to co mnie to obchodzi, że mu się nie podoba? No jak wystraszy ludzi trochę, chociaż na ogół ludzie nie dają się krytykowi wystraszyć. On pisze, że się nie podoba, a oni pójdą zobaczyć, żeby sprawdzić, dlaczego mu się nie podobało, bo on tego nie objaśni. Nie, oni nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje w teatrze. Myślę, że nie tylko, w filmie też chyba nie. O naszej książce jeszcze nikt nie pisał. Podobno, no i co pisali?
Dobrze pisali. Dobrze pisali, to jest najważniejsze. Nie, naprawdę, szanowni państwo, polecamy książkę. Czy inaczej, książkę czy rozmowę właśnie? Jak by pan wolał to nazywać? Czy to jest książka, czy to jest rozmowa? No bo fizycznie rzeczywiście jest to książka. Tak, ale no jest to z drugiej strony rozmowa między osobami, które tam uczestniczą. Rzeczywiście... Ja się nie znam, ja nie mam doświadczeń. To jest książka. No dobrze, to ustaliliśmy, że jest książka. Jak leży i jak jest na półkach, to zacznę. I książka. No dobrze, książka z rozmową, o może tak. Tak. Czemu panu trafiają się czarne charaktery, jeśli chodzi o... Bo ja jestem paskudny, to dlatego. Tylko dlatego? Lubi pan te swoje czarne charaktery, które pan gdzieś tam gra? Ciekawie jest grać czarne charaktery, ale już tak nie wymigując się od odpowiedzi, to jest tak, że to są klisze pewne takie. No, ja mówię żartem, że rzadko który producent grzebieni zgodzi się, żebym ja reklamował grzebień. No, z oczywistych powodów. I ja też na ogół ludziom kojarzę się jako... bardziej pasuje na gangstera, niż na profesora uniwersytetu. No po prostu tak wygląda. A oni się nie zastanawiają, że ja jestem porządny człowiek. Tam tak. Zresztą jak człowiek jest porządny i gra gangstera, to tylko lepiej wychodzi wtedy. A nie, widzowie nie odbierają przez to pana negatywnie? Jeżeli spotyka pan na ulicy widzów, mówią, ale pan to zagrał. Zdarzały się takie przypadki, że to, że był pan tam czarnym charakterem, źle wpłynęło na pana? Tak, zdarzało się. Bo ludzie często utożsamiają aktora z rolą i im się te rzeczywistości plączą często. No nie tylko miałem... Tak, nawet parę razy byłem bliski dostania po mordzie za to, jakim jestem. Ale to dobre recenzje. Komedie. To jest... działka, w której, tak jak przeczytałem w tej rozmowie, pan by się chętnie odnalazł. Tymczasem tych ról komediowych nie jest na pana koncie zbyt wiele. Dwie. Z tego co pamiętam, w rozmowie pan mówił o trzech. To jest kolejne kłamstwo, przyda pan. Dwie, czyli mówimy tutaj o Kądziu. Tak, o Niani mówimy. I co jeszcze w tamtym razie? No to trzeba byłoby zajrzeć do książki, bo... Zmiennika. Ja słabo pamiętam. jak pan wspomina kręcenie właśnie tych seriali, czyli Niani i Zmienników? Jeszcze coś zostało w pamięci? To były miłe chwile, kiedy mógł pan zagrać w tych komediach? Z różnych powodów, bo to zupełnie różne seriale i też jakoś inaczej kręcone. Niania to była fantastyczna rzecz, dlatego że to był dobry scenariusz po prostu. Polska wersja była niezła, tam dobrzy ludzie pisali to. Ja miałem fantastycznie, dlatego że umówiłem się z nimi, że ten Kądzio powinien tak nic nie robić, wszystko może powiedzieć i nigdy go z roboty nie wyrzucą za to. Więc to jest kapitalne. Powiedziałem im, że on jeśli ma mówić coś, to ma mówić mało, ale za to śmieszne. A poza tym reżyserował to Jurek Bogajewicz, który miał tę przyjemną cechę, że mógł pracować tylko do obiadu. Bo jak zjadł obiad, to już kompletnie nie miał siły, to go wykańczało jakoś tak, że po obiedzie nie dało rady się kręcić, więc myśmy po obiedzie byli już w domu. Stacja TVN dostawała szał na ten temat, bo się na ogół 12 godzin trzeba kręcić. Ale nie było powodu, żeby kręcić 12 godzin, bo myśmy po 6 mieli zrobione wszystko. I do domu. I jeszcze do tego dobrze płacili, więc to fantastyczne rzeczy. Proszę bardzo, jaka pani z roli...